Maneczko, słuchajcie. Kolejna sprawa, już wiem. 2,5 bara jest elegancko. Tam tak samo nad, na ścianie. Jak rozpalam, dochodzi do 7 bar. I zaczyna kapać z, tutaj z zaworu bezpieczeństwa. I teraz tak, zamówiłem 6 bar. Nie? I teraz tak, wyjmę go stąd, wstawię szóstkę, Podłączę tu wężyk i wyprowadzę gdzieś do szklary, niech sobie leci pod rośliny bajka rozwiązana, czyli nie potrzeba naczynia przeponowego, samo se wypszuka, a w tym czasie ktoś otworzy w domu czy ja na chwilę tutaj kran i, i schodzi spokojnie do tych 2,5-3, jak się pali tam i spokój z głowy, nie? Kolejna sprawa, boiler raz mi się zapowietrzył, takie coś, wstawię, wydaje mnie się, tu jest, tu jest miejsce wolne, nie? Wyjmę, troszkę upuszczę wody i nawet jak się zapowietrzy, czy będę chciał spuścić wodę, to sobie kranik odkręcam, nie? I sobie zasysa. Rozumiecie? U góry. Żeby, znaczy odkręcam i wyrzuci powietrze, a jak będę chciał spuszczać, to sobie nie będzie mi chlupczyć. Wiecie o co chodzi. Myślę, że to nie jest głupi pomysł, także biorę się za to, będą kolejne rolki. Wstawiam i zrobimy testy. Taki sobie gadżet wymyśliłem. I rąbać te przepony.